O, już jesteście. Dajcie mi chwilę, tylko się przebiorę. Witam was ponownie. Witam was serdecznie na wykładzie przeżywać czy przedstawiać. Na sam początek pozwolę sobie zacytować kawałek poezji. Juliusz Słowacki. Muzo, mdlejąca z romantycznych cierpień, przybądź i pomóż. Wzywam ciebie krótko, sentymentalna, bo kończy się sierpień, bo z końcem sierpnia i koniem i łódką rzucam cię w drogę przy Spulio, Otranto, Korfu. Gdzie pójdę? Powie drugie kanto. Tymczasem pierwsze odpowiedzieć musi. Gdzie się wybrałem, po co i dlaczego? Chrystusa diabeł kusi, nie kusi. Na wieży świata postawił smutnego i wskazał pustynię, mówiąc: tam ci lepiej będzie. I tak, proszę państwa, zaczynam oto dzisiejszy wykład. Przeżywać czy przedstawiać? Dwie formy różne teatru. Teatr dramatyczny, teatr przeżywania, teatr psychologiczny, metoda Konstantego Stanisławskiego, a nasze rodzime poletko, teatr lalek. Wątek chciałbym państwa oprowadzić po mojej nieskromnej posiadłości. Proszę za mną. Niestety, proszę państwa, mamy trochę mniej czasu na samą prelekcję, więc zobaczymy w bardzo szybkim luku moją posiadłość. Oto moja posiadłość. Zapraszam ze mną. Jak państwo wiedzą, aktorstwo opiera się przede wszystkim już od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, prawda, mówi się o samym Konstantym Stanisławskim, o jego sławnej metodzie przeżywania. Od tego, żeby aktor grający daną rolę mógł w swojej świadomości, w swojej nieświadomości, w swojej nie tylko wyobraźni, ale w swoich doświadczeniach i przeżyciach mógł znaleźć to, co jest mu potrzebne do roli. Pytanie zatem, czy aktor lalkowy, lalkarz, animator, performator, który używa lalek czy innych rzeczy, których będzie animował, używał je, czy może zastosować te same środki, co aktor dramatyczny? Część z państwa mi powie: tak, a czemu nie? A co to za różnica między aktorem dramatycznym a aktorem lalkarzem? Owszem, proszę państwa, jest diametralna różnica. Aktor dramatyczny spala się na scenie, a aktor lalkowy nie musi się tak spalać. Widzicie? Kamieniami tam robią jakieś huliguli, kigli-migli, nie? Ha! Witam was znowu. Przed nami kolejny eksperyment. Jak widzicie, przepraszam, szlafrok trochę mi się obsuwa, nie chcę wam pokazywać mojej nowo upieczonej klatki na wakacje. Nie. Mamy przed wami eksperyment numer 2. Eksperyment, który ma pokazać, czy metoda Stanisławskiego rzeczywiście nie ima się w ogóle z teatrem lalek. Zobaczmy. Pierwszy przykład. Uwaga. Co my tu mamy? Rzecz do animowania. Nożyczki. Sprawdźmy pod drugim kubełkiem. Guli, 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 guli. A tutaj, proszę państwa, mamy taśmę klejącą czarną. Ale wiadomo, że co czarnego na czarnej scenie zniknie, więc odkładamy, ale mamy szaro-białą zapalniczkę. I słuchajcie, prosta bardzo rzecz. Jak już pokazałem wcześniej, same te przedmioty bez animatora nie żyją. To wiemy, prawda? Jakbym nadał intencję tym przedmiotom, powiedzmy złość, radość, złość, którą przeżyłem, bo
Nie zdobyłem biało-czerwonego paska w podstawówce. Radość pozdobyłem w gimnazjum. Dalej nic. Rękami swoimi spróbuję odegrać tą złość, tak? Ale proszę Państwa, czy do tego jest mi potrzebny monolog wewnętrzny? Czy do tego muszę przypominać sobie, że właśnie ta złość jest budowana we mnie poprzez to, że nie dostałem biało-czerwonego paska na koniec 6 klasy podstawówki? Nie jest. Metoda Stanisławskiego tyle ma się do teatru lalek, że możemy sobie przypomnieć, proszę Państwa, ruchy, gesty, które znamy, które motywują nas złość. To jest tak zwany gest psychologiczny, ale to już się dowiemy o Michała Czechowa. Ale sama metoda Stanisławskiego jest zbędna do animacji jakichkolwiek przedmiotów, ponieważ nie muszę przeżywać, żeby animować. Muszę być precyzyjnym rzemieślnikiem z każdym gestem. Dlatego, proszę Państwa, przejdziemy do ostatniej tezy tego wykładu. Wiecie, ciężko wybudować w teatrze odpowiednie napięcie. I ja to odpowiednie napięcie właśnie zbudowałem. Trochę niepotrzebnie, ale zanim cokolwiek wysunuję dalej kolejną tezę, wezmę łyka herbaty. Pyszna. Zostawię tutaj. Się. Widzę Państwa, właśnie o to chodzi. To jest odpowiednie napięcie. Kiedy myślicie, że jesteście już u celu, ale nie. Los wam pokazuje, że nie jest tak do końca. Przeżywanie, a przedstawianie. Piszą mi Państwo w komentarzach, które czytam wściekle, że dlaczego pan doktor nie opowiada o Stanisławskim? Dlaczego pan doktor nie wyjaśnia dokładnie metody Stanisławskiego? Dlaczego pan tak ściera mocno ze sobą te dwie różne sfery? Proszę Państwa, wiem, że ten film instruktażowy będzie oglądany przez adeptów sztuki aktorskiej, którzy powinni już wiedzieć, kim jest Stanisławski. Którzy powinni przeczytać pracę aktora nad rolą, pracę aktora nad sobą, a przede wszystkim, proszę Państwa, i to powinna być pierwsza pozycja na Państwa półkach, etyka Stanisławskiego. Tak, proszę Państwa, etyka. Czy jest Państwu potrzebne tak zwane przeżywanie, tak zwane budowanie postaci? Co jeśli aktor, lalkarz, animator zacznie budować sobie monolog wewnętrzny, bardzo bogaty monolog wewnętrzny, bazując na swoich przeżyciach, na swoich doświadczeniach. Co będzie, jeśli aktor, lalkarz, w momencie, kiedy będzie animował, będzie jeszcze w tym czasie przywracał sobie swoje doświadczenia dzieciństwa, nie tylko, potrzebne na budowanie roli? Czy w tym momencie, drodzy Państwo, i pewnie tu Państwo też się łapią, robiący przed lustrem, widząc to zadanie całe, Państwo się łapią, że aktor zaczyna płakać. Ale dla teatru lalek, i tu radzę Państwu zgłębić kolejną lekturę, Michał Czechow. Tak, proszę Państwa, Michał Czechow bardzo dobrze sprawdza się w teatrze lalek. Może nie bardzo dobrze, ale na pewno lepiej sprawdza się niż Stanisławski. Pyszna herbata. Proszę Państwa, ja się w ogóle powiedzmy nie przedstawiłem, albo może coś w trakcie. Jestem dr Faber,
doktor nauk niestosownych, niewytłumaczalnych i praktyki niepotrzebnej nikomu. Dlatego dziękuję bardzo Państwu za ten wykład, to spotkanie między mną a Wami, to podzielenie siły, intelektu i wyobraźni. Mogą być Państwo trochę zawiedzeni tym, że podałem tak mało przykładów, tak mało teorii. Ludzie tak by chcieli dużo wiedzieć, prawda? Ale tu nie chodzi o samą wiedzę teoretyczną. Nie chodzi o książki. Chodzi o praktykę. Drodzy Państwo, jak już widzicie, ja się położyłem, więc i Wy możecie się położyć. Dzisiejsza lekcja była dla nas rzeczywiście wyjątkowa. Wyjątkowa. Chciałbym, żeby Państwo przemyśleli ją bardzo, bardzo dokładnie, bardzo wnikliwie i żeby sami postarali się zrobić takie małe eksperymenty, jak ja dzisiaj tutaj przed Państwem próbowałem. Pamiętajcie, jeżeli siedzicie w domu, to nie wychodźcie za daleko, ale jeżeli macie naturę koło siebie, to korzystajcie z niej dowoli. Pozdrawiam serdecznie, doktor Faber. Proszę Państwa, mamy akurat świetną sytuację. Na mojej posiadłości mamy grzywacze. Proszę Państwa, to nie są gołębie, tylko grzywacze. Felicjan i Zenon. To są dwa ptaki, które niedawno zagościły w mojej gospodzie. Pozwoliłem mieszkać, karmię je. Ale proszę Państwa, do sedna. Czy taki ptak przeżyje tyle samo, co ptak sztuczny, animowany przez animatora? To jest bardzo ważne pytanie. Chciałbym, żeby Państwo w komentarzach poniżej tego filmu odpowiedzieli mi na nie. Proszę Państwa, czy łopata może sama w sobie przeżywać monolog wewnętrzny? Sprawdzamy. Nie może.